Dobra, kontynuujemy. Nie wiem do końca, gdzie iść. Spróbujmy wejść po tej drabajnie. To się może źle dla nas skończyć. Muszę uważać na ewentualną śmierć w płomieniach naszej Emilii. Nie wiem, czy uda mi się ją wyratować. Zobaczymy. Trzeba się uważać. Wow! Ja pierdolę! O, świetnie! Zajebisty, zajebiście dobry pomysł był z tą drabiną. Mówiłem coś o drabinie będącej najlepszym przyjacielem człowieka? Kłamałem! Dokładnie odwrotnie, jeszcze pochodni nie mam. Kurwa mać. Mam piękną kurteczkę jeszcze ten. Jeszcze sobie. Uuu, shit! Awesome! O chuj, ile czaszek, ale mam brudny monitor. Oh my god. No dobra, dobra. Nic nie widzę, szczerze mówiąc. Próbuję sobie tutaj oświetlać. Nie ma co się bać tych kurwa krzyków, jaszczombia. I tak muszę iść do przodu, tak czy siak, nie mam wielkiego wyjścia. Uderzamy. O kurde, jak sprawnie poszło. Patrzcie, jaka niespodzianka. Coś tam leży na ziemi. Co to leży? Totem? Nie. Pułapka chyba jakaś. Co to jest? Nie, to jest górniczy hełm. To był z tego, co mi się wydaje, że widziałem. Oho, jakaś skrzynka. Może to tutaj byli uwięzieni ci górnicy, nie wiem. O! Zdjęcie jakieś ze starych czasów. Na odwrocie. Najdroższy Billy, wracaj szybko i bezpiecznie do domu. Twoja kochająca żona i córka Agnes i Louise. Ha. No dobra. Interesująco. Znajdujemy jakieś znowu rzeczy związane z tymi górnikami całymi. Emily jest w tej chwili tak naprawdę... Nie, Emily i Murzyn są jedynymi, którzy są oddzieleni od reszty. Cała reszta się tam jeszcze zebrała w jednym miejscu, tak więc trollololo. Co my tutaj mamy? Drabinę rozjebaną. Nie wiem, jaki to ma mieć dla mnie wgląd. Tam mamy jakieś niby... Wow! Zajebiście! To już nie wygląda, jakby ktoś mnie straszył. To wygląda naprawdę jak ziejący ogniem jaszcząb. Szczerze mówiąc. Dobra, okej. Okay. No to musimy się chyba wspinać. Wspinajmy się. Dobra. Uważaj na kuteeki. Sięgnij w górę. Fuck. Muszę uważać na te quick time eventy, bo one są tak chamskie, że trzeba naprawdę szybko reagować. O, dobra, złapaliśmy się drabajny. Jaka ona w ogóle spindralina jest? Nie wierzę. Jak jej to sprawnie idzie. Nie wiem, czemu każe mi kręcić lewą gałką w tej chwili, zamiast po prostu trzymać ją do góry. Będę ją trzymał do góry. YOLO, buntuję się przeciwko grze. Gdzie ten jaszcząb? Nie ma jaszcząba. Jak kurde trudne jest sterować tymi latarkami i telefonami w tej grze. Nie ma tutaj nic, nie ma. Dobra, to idziemy przed siebie. Jesus Christ, nic nie widzę. Pieprzony jaszcząb! Czemu mnie nienawidzisz, jaszczębiu? A, teraz krzyczysz o mata, co? Ciekawe jestem, czy gdybyśmy wtedy nie skoczyli, żeby ratować siebie, to jakby się to skończyło. Obstawiam szczerze, że ona by i tak przeżyła, bo nie było jej dane tam umrzeć, a Murzyn by zginął, bo by właśnie spadł i pierdolnął w jakąś krawędź. Chociaż na jego... O, zajebiście, pada nam telefon. Ojej, pewnie iPhone. Syfkiła i mogiła. Nowoczesne słownictwo, zajebiście, teraz będę jeszcze mniej widział. A nie, przepraszam. Jaszcząb oświetli mi drogę. Oświetlaj mi drogę, jaszczębiu. No ale jak widzicie, mamy płomienie. Mamy płomienie, czyli katalizator śmierci Emily. A więc będzie interesująco, coś czuję. No chytaj, chytaj.
Muszę uważać na te płomienie, ale niestety mam takie niepokojące wrażenie, że właśnie coś mi się kurwa stanie. Że jednak ją zabiję. Tak się właśnie boję. Do góry. O, światło włączyliśmy. Nie, żeby to było za wiele światła. Pewnie tam ta winda nie działa, bo nie działała i nie działa, bo nie było prądu. Obstawiam. Więc tak czy siak musieliśmy tu wejść po tamtej drabinie, żeby ten prąd włączyć, a drabina i tak by się rozjebała. Byśmy spadli. Dobra, tędy nie zejdziemy. Dam radę jakoś tutaj zejść? Schody jakieś dalsze? Nie? To jak ja mam stąd zejść, gad donut? Z powrotem tam, gdzie była drabina? Czy tutaj może coś nie? Stamtąd to my przeszliśmy. To wróćmy się tutaj. A, dobra, tu są schody, jakże wygodnie. Trochę się cykam, ale już wolę mieć... Nie, no to nie tak, to nie tak, przecież ja tędy przyszedłem. Kurwa mać. Już od razu, już teraz, zaraz poznałem tą kamerę, która mi sugeruje, że coś robię kurwa źle. Dobra, tutaj nie mam nic do roboty, tutaj kliknąłem, tędy nie zjadę. Tutaj też nic. Dobra, tam musi być coś ciekawego. No kurwa, przecież tam... Ja widzę, że tam są chyba jakieś schody, po których ja idę, tylko nie umiem w nie trafić chyba. A tutaj, Jezus Maria, jakie ukryte, Jesus! Widzę teraz, kurwa, że wklejacie nietoperza na czacie, tak? To jest Devolt nietoperz, który zieje ogniem. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś te... O, coś tu leży. Totemik! Jej! No podnoś to, podnoś. Co to za totem? What? Co to kurwa jest? Jakaś łapa! Oh shit! No dobra. Grubo, czyli będziemy szli przez jakiś korytarz z jakimiś klatkami po boku? Czy coś takiego? I tam będzie jakaś jebana łapa wystawała z jednej z klatek? Jesus! A, Boże, Boże. No naprawdę, ciekawe. Teraz jest, skoro już wiemy, że to George sobie ze wszystkimi pokrywał i to tak, kurwa, w stopniu szatańskim, no to teraz jedyne, co nam pozostaje, to rozkminić, co tutaj tak naprawdę chce nas wyzabijać. Coś związanego z tymi górnikami całymi, zdecydowanie. Coraz bardziej przerażające się te kopalnie tutaj robią. Kto wie, może go spotkamy za chwilę. O shit, gdzie jestem? Jakaś jaskinia wielka. A niby wyjście widać, ale nie ma bata, żebyśmy tam weszli. Chyba, że masz kolce w butach. No zsuniesz się, laska, to jest lód. Ojej. Nie dasz rady. No dobra, coś tu leży na ziemi. Co tu leży na ziemi? Parę rzeczy tutaj jest. Okulary! Czyje to mogą być okulary? One tutaj spadły! One tutaj spadły do tej jaskini. Stłuczone okulary Hanna znalezione przy pionowym spadku prowadzącym do kopalni. Musiała spaść gdzieś tutaj. Tak, to wygląda właśnie jak ten otwór, przez który one wpadły. Tutaj pewnie parę właśnie znajdziemy dowodów. Dobra, tutaj coś też jest właśnie... Coś tu jest do kliknięcia, tylko od której strony? Tutaj? No coś tam jest, tylko... Kurwa mać, jak ja mam się do tego dostać? Widzicie? Coś tam się błyska, ale nie jestem w stanie tego kliknąć. Nie umiem, nie mogę. O tutaj, tutaj, dobra, nie wyczułem odległości. Ja się boję, co my tu znajdziemy. Może znajdziemy dowody, że one wcale wtedy nie zginęły. Znaki na kamieniu. Wow, one to przeżyły, albo chociaż jedna. W skale wyryto datę zniknięcia Hanna i Beth oraz rachubę dni. Ktoś przeżył tu bardzo długo. Holy shit. No dobra. Czyli ktoś tu przeżył. Któraś z nich przeżyła. Co najmniej na tyle, żeby wyryć to na ścianie. Zobaczmy, co jeszcze tu znajdziemy, bo się parę rzeczy tutaj błyszczy. Lovely. Danger is my middle fucking name. Aha. Rozwalona tabliczka.
Jest tu parę rzeczy. Są te butelki z ten... O, wow. Zdjęcie Hana. Zdjęcie tatuażu. Kiedy ty sobie zrobisz Beth? Czyżby Beth przeżyła i trzymała sobie tutaj? Nie no, Beth to jest ta, która przyjebała plecami w kamień. Ja nie widzę za bardzo, jak ona by miała przeżyć, szczerze mówiąc, taki upadek. A, no ale dobra, nie wiem, czy gra mi każe wracać, czy może tutaj mam się próbować wspinać, czy coś? To, co tutaj było na ziemi, to już obczaiłem tą tabliczkę. Nie wiem, mam się stąd wrócić chyba, bo tutaj już nie mam nic do roboty, cokolwiek bym tu oglądał. Wszystko jest nietykalne. Coś tutaj na ziemi leży, ale to chyba nie to. Nie no, nie mam już tutaj nic do roboty kompletnie. Znalazłem tutaj parę rzeczy. Na górę nie dam rady wejść, bo ona sobie już odpuściła chyba wchodzenie tam na górę. Myśl o tym. No więc wydupiam stąd chyba. Zobaczymy. Może akurat jak będę wracał, to coś mnie złego spotka. No nie wiem. No nic tutaj nie mogę tego. Nic tutaj nie mogę znaleźć. Tak więc chodźmy do przodu. Z powrotem chyba. Nie jestem pewien. Tutaj ten. Nie wiem, gdzie ja idę. Ewidentnie chyba z powrotem. A, jakieś dechy. Wow! No dobra! Krzyż nagrobny Bef. O kurwa, dobra. Czyli Hana przeżyła. Co jeżeli to Hana zabija? O kurwa, to by była gruba faza. Gdyby to się okazało, że ona to wszystko robi tutaj, co się dzieje. Gdyby, że coś się z nią stało w tej kopalni na przykład. I to ona zabija. A to by była gruba akcja. Tutaj coś też jest. X. Ktoś tam jest. I jest to koło wodne. Nie wiem, jak się nazywa profesjonalnie. I będzie tutaj chyba ten motyw właśnie wchodzenia po tym kole wodnym gdzieś tam obok niego na taką skałę, jeżeli pamiętacie, w jednym totemie było pokazane. Dobra, łapiemy to i to przesuńmy. Aha, dobra, chodziło summa summarum o to, żeby ten, żeby wrócić się chyba tutaj z powrotem i wsiąść do tamtej windy chyba. Wow, oh shit. No dobra! Siema Bef! Wow! No to gruba faza w takim razie. Ciało Bef! Albo w ogóle tylko jej głowa, nie wiem, ale raczej wyglądało to jak ciało. Jezus Maria! Czekajcie, wiecie co? Jedną rzecz zrobię tylko. Lifik, działaj. Wznawiamy opowieść. Dobra, gdzieś tutaj jest ta pieprzona winda, którą ja bardzo chciałbym wyjechać z powrotem do góry. Chociaż nie wiem, czy to o to chodzi. Nie wiem, czy dam radę. Włączyłem niby ten prąd. Zobaczmy, czy to coś da. To jest chyba winda, nie? Not sure though. Jedziemy! No dobra. Come on, let's go! No. Okej. Dobra, ludzie, nie patrzę na czat, bo słyszę, że tam jakieś... O kurwa mać. O kurwa mać, ruszyłem padem akurat, Jezus Maria. Nie! Dobra, quick time event. To jest jakiś ziomek. Kurwa, z miotaczem ognia. Jebany.
Quick time eventy. Skupienie. Zły pomysł. Zły kurwa pomysł. Zły pomysł. Śmierć w ogniu, eksplozja beczki. Zły pomysł. No chyba, że on teraz przyjdzie i nas spali, to będzie gorzej. Może byś pochodnie zostawiła, będzie cię widać w tej kryjówce. No cóż. Josh! O jebany. Oh, very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. Good, 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 good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated? I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off, no! Nope, no, 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 they're gone! I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? Jebany. They did. I mean, every one of you just pitter-pat, pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small. Did that just no happen? Opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master. To all of your Pavlovian panic. And all that gore? Gore, there was gore galore, fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. And no retakes. No, only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little runt. Stule Yasha. He's got no clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? What? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China. To count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, you dick! Przecież to nie był kurwa on! Znaczy no, być może te jego zabawy zmanipulowały to wszystko tak, że ona umarła. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! Mm. Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, biła mu nożyczki w rękę. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? Can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. You know what, man? You need to shut up. Chris, hey, come on, Coach. We're partners. Stop. Don't say that. Oh, fine. Be a dick! You only see what you want to see. You're not lying! You are... Ah! Dude. Ah, it's not my fault. You suckers can't take a joke. Oh, wait. Did I hurt you? Did you just... You feel a little... A little bit of pain? Right now, I am so, so sorry! Ah, stop it! Jesus, dude. Stop!
Michael, I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea what happened to her. Josh, be honest with me. Do you really expect us to trust you for a single goddamn second after all the shit you put us through? But can't we all just get along? Gość jest pierdolnięty, no ale ma rację, on nikogo nie zabił. Tam jest ktoś jeszcze. I to widać. Ten gościu z miotaczem, kurwa. You're just a bunch of bullies! You can't hang out a guy just to dry like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Oj, są wkurwieni strasznie. Oh, stuff it, you're the biggest coward there is. Uh-huh. I did something. I made you believe in the world I created. And I showed you parts of yourself you were too afraid to visit. You manipulated us. You tricked us. You hurt your friends. And you did it all while you hid in the shadows. You're a coward, Josh. That's all you are. O, teraz się zrobiło naprawdę intensywnie. Nie patrzę już w ogóle czat. Zminimalizowałem go, bo się boję spoilerów. Stay still, man. Right, still. Okay, can't tie him up if they just wiggle around. Josh, dude! Leave me a little wiggle room, huh? What does it take to shut you up? Oh, not so tight! Okay? Not so tight, I can't wiggle around. Those plastic ties, that's where it's at. In God's name, is he talking about? This is hard to watch. You ever see this kind of shit before? I've never seen him like this. Or your money back! Hey, Mike. Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel like I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got like a really tight bod. Shut your fucking mouth! Czekajcie, ciekawy jestem, co tam w efekcie motyla mi się pokazało. Chris obiecał uratować Josha, ale tego nie zrobił. Josh był przychylny Chrisowi, a wrogi wobec Mike'a dzięki temu. Aha. No dobrze mówiłem, że było zrygowane, żeby zabić tego, tak naprawdę nie zabić. Mike'a przez cały... Boże, Josha przez cały ten czas. Ashley dźgnęła psychopatę, przez co psychopata podbił Ashley oko i Chris uderzył Josha. Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris, you know me better than that. Yeah, Chris, you know me better than that. Yeah, well, just next time give me a heads up, all right? Jako pierdolnął ten kurde kije. You can't even get your good cop, bad cop routine to work. Leave it to the pros, bros! Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. I'll stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? You sure you're okay? Yeah. I want to know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning. To wszystko, co robił Josh, to było dosłownie it's a prank, bro, it's a prank. O, nie mamy już spotkania z tym, z psychologiem? Cholera jasna, chyba się ten już nie będzie. A nie, jest. A nie, Josh. To tylko recap. Josh! How does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No! They're gone! Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. And you are gonna fucking pay, you dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess.
Christ. Oh, God. Oh, my God, Matt. No dobra, znalazł nas gościu z miotaczem. Pytanie brzmi, czy ją zabije? On ją chce chronić. Wow, on z czymś walczy. O kurwa. Co on nam dał? On nam pomógł! No dobra, tak coś właśnie czułem, że gdyby on chciał nas zabić, to by nas zajebał. On z czymś tam walczy tym miotaczem. Jezus Maria. Holy shit. No nie powiem, interesująco. Co to jest w ogóle? Torba jakaś. Use this, ale co jest w torbie? On nam coś dał. Ja jebie. No dobra, czyli kolega z miotaczem ognia, kimkolwiek on jest, a jest jakimś chyba facetem, tak po głosie stwierdzam, chce nam pomóc. Uratował nas. Tak więc myślę, że jednakowo by się to skończyło, czy gdybym przed nim uciekał, czy gdybym, powiedzmy, nie uciekał. Co tutaj mamy? Znowu, ten fragment kopalni niedawno się zawalił. A, dobra, nie wiem dokąd iść, zobaczmy jeszcze ten pokój do końca w poszukiwaniu ewentualnych totemików. Może jakieś ukryte pokoje, czy coś. O, coś tutaj mamy. Calgary. Greetings from Calgary. Na odwrocie. Billy Byers, ekipa wybuchowa, kopalnia Northwest Mines, Alberta. Cześć Billy, świetnie się bawiłam. Jeśli będziesz jeszcze kiedyś w Calgary, koniecznie mnie odszukaj. Loretta. Czy to będzie ten Billy Byers? Czy to jest on, kolega z miotaczem? Billy Byers? Nie wiem, no nic tutaj nie mogę obejrzeć poza tą jedną pocztówką, kurde. Ale to wygląda jak Melina tego gościa z miotaczem. Ja myślę, że tutaj naprawdę jakiś kurwa potwór grasuje, bo to co porwało tamtą laskę, to nie wyglądało zbyt ludzko. Dobra, jedyne co mogę robić, to zaskoczyć. Nie wygląda to zbyt pozytywnie, no ale... A, dobra, nie było tak, nie było aż tak wysoko. Dupcia boli, co? Chodzę tak zygzakiem, bo właśnie... Nie chcę ominąć żadnych totemów, bo one mimo wszystko są pomocne. Muszę pamiętać o tym jednym totemie tego. Odwaga trochę spadła i ciekawość spadła. A totemy chcę zobaczyć. Tutaj w totemie właśnie pomocy chyba... Nie tutaj. Tutaj. Było właśnie coś, tylko czy to jest ona? To jest ktoś, kto ma taką, wiecie, jak to się... Czołówkę, taką latarkę zakładaną na głowę, a ona tego nie ma. W ogóle, nie wiem, tych totemów w ogóle kurna nie znajduję. Nie wiem, pewnie słabo szukam, ale już olać to. Nie będę zwiedzał każdego jednego zakamarka i kątka każdego jednego pokoju, żeby szukać, kurde, totemów jak szalony. Tutaj coś się błysnęło przed chwilą, zobaczę. Jest totem. Tylko jaki totem? Nie widzę po kolorach dokładnie, jaki to może być totem. Okej. Okay. Totem pomyślności. Takie lubię znajdywać najbardziej. Pomoc i fortuna. Każdy totem przepowiada zdarzenie mogące wystąpić w przyszłości. Od twoich decyzji i działań w trakcie gry zależy, czy przepowiednie się spełnią, przepowiada fortunę. Co tu jest? Mamy Majka, który wygląda, jakby postanowił kogoś nie zastrzelić z rewolweru. No tak, on ma rewolwer i kogoś postanowił nie zastrzelić. Dobra, okej, okay. Muszę pamiętać, żeby jak będę miał wybór Majkiem, to nie strzelać. Krótko mówiąc. Pieprzony jaszcząb, kurwa, nie wiem co to za potwór jest. Ale jakiś potwór tu jest i gościu z miotaczem ognia, kimkolwiek jest, chce z tym walczyć, chce nam pomóc. Co wychodzi na to, że on też chciał pomóc tym laskom, kurde, na początku gry. Może nawet później pomógł tej, która tam przeżyła na dole, bo przeżyła chyba Hannah.